Cześć wszystkim. Dzisiaj na tapecie moja 112. No wygląda tak sobie już prawie półtorej roku w tej formie i powoli czas na nią. Tym bardziej, że wydarzyła mi się mała katastrofa. A jako, że ostatnio był film o 250, optymistyczny, no to tym razem musi być coś mniej optymistycznego. No ale cóż, będę wam robił filmy, jeżeli coś będzie się działo dobrego w moim akwarium, ale czasami też będzie się działo prawdopodobnie coś złego, no i to też wam pokażę. No i tak jest właśnie w tym przypadku. Kurczę, nie zauważyłem i gdzieś w którymś momencie nie dokręciłem uszczelki CO2 i chyba 4 dni do akwarium nie był podawany dwutlenek węgla. No i zrobiła mi się mała plaga. Nawet moja żona mnie ostatnio zapytała, czy czasem nie zmieniłem tła w akwarium. Ale to nie zmiana tła, tylko glonarium, które mi się zrobiło. Na tylnej szybie, na roślinkach, na odpływach filtra. No trochę niefajnie. To akwarium generalnie jest już do restartu. No i właściwie nie mam do końca pomysłu, a właściwie pomysły mam dwa, ale jeszcze są nie do końca skonkretyzowane. Jako że część roślin ze 112 przeniosłem do 250, to tutaj została tylko część, zostały ogryzki. No i chciałem je tutaj sobie po pierwsze przechować, a po drugie poprzycinać, podosadzać, porozmnażać, tak żeby jak już będę miał robił restart i będę miał już konkretny plan na to, jak to nowe akwarium, jak ta 112 będzie wyglądała, to żebym miał zapas roślin i nie musiał kupować. No i część niestety będę musiał wywalić, bo mi te cholerne glony nitkowe wyskoczyły. No i dobra, i trzeba będzie coś pokombinować. Część wywalę, część znowu dosadzę. Trochę, chwilę dłużej to potrwa, ale myślę, że będzie ok. W tym nowym akwarium będzie, przynajmniej taki jest plan, będzie mniej roślin, bo tutaj jest, właściwie było moje pierwsze roślinne akwarium, które zrobiłem i co kupiłem, co dostałem, właściwie wszystko tutaj napchałem i wyszedł taki miks, ni to holender, ni to nie wiadomo co. Więc teraz mam... No dobra, ale o planach później. Rybek nie mam w tym akwarium. Właściwie no, jest tam parę... To co się stało, tylko że bystrzyki zdobne i pielęgnica Ramireza przeniosłem do 250. No to tu zostały tylko neony, simulansy i bystrzyki Amandy. Simulansów jest chyba z 7, a bystrzyków Amandy 6. Czy został jeszcze jeden neon Inessa, ale chyba zakumplował się z simulansami i tam z nimi sobie pływa. Choć jest ich tak mało, że generalnie siedzą w krzakach i niespecjalnie im się chce wychodzić, dopiero jak im rzucę coś do jedzenia, no to łaskawie wypłyną i się pokażą, a tak to sobie po prostu siedzą. Nie ma ich ktoś, kto tam przeganiać po tym akwarium, więc im się chyba nudzi. Właściwie to kupię ich po prostu więcej i tyle. Chyba że wpadnę na jakiś pomysł co do obsady. Na razie jeszcze nie mam takiego pomysłu, ale gdybym wpadł na jakiś pomysł fajny, no to wtedy kupię jakieś nowe rybki. Pomyślałem, że skoro to 250 z roślinami nietrudnymi wyszło całkiem,
to w tej 112 chyba też nie będę się wygłupiał z jakimiś trudnymi roślinami. Ja nie jestem jeszcze o tyle doświadczonym rolnikiem podwodnym, jak to określił mój kolega. Pozdrowienia dla Michała, jeżeli będzie to oglądał. Żeby tu uprawiać jakieś trudne rośliny, to jeszcze nie ten etap i nie wiem, czy w ogóle ten taki etap nadejdzie, bo no, holendry średnio mnie kręcą. Bardziej mi się podobają akwaria z łatwiejszymi roślinami, jakieś mikrozoria, ale fajnie zaaranżowane. No tu rodzi się właściwie taki pomysł, żeby tu zrobić jakiś taki, nie wiem, górski krajobraz. Ale z lawą, nie ze skałami tym razem, tylko z lawą. Lawę już mam. No i zastanawiam się, czy dorzucać tutaj jakieś drewno, jakieś korzenie, czy zrobić to na samej lawie. Jeszcze nie zdecydowałem, ale wkrótce będzie restart. Więc dowiecie się, na jaki pomysł padłem i co z tego wyszło. Aha, jeszcze co do tych glonów. No bo oczywiście trzeba było poczytać, co z glonami krótkimi nitkami, co należy zrobić. No i w większości przypadków oczywiście Algenstop General czy General podobno ma zdziałać cuda, ale zapodałem wymaganą dawkę. Przez tydzień właściwie nic się nie wydarzyło. Jak miałem w 25C spirogyrę, te długie, długie, cienkie nicie, takie mocne, no to po dodaniu tego preparatu nici rozmiękły i właściwie się rozpłynęły. A tych jak na razie nic nie rusza, więc jutro w rękę gąbeczkę, jakieś inne te i będę to musiał ręcznie ścierać. Jutro zrobimy podmiankę jakąś, spróbuję to wyczyścić i no i podhodujemy trochę roślinki, trochę je rozmnożymy i mam nadzieję, że już niedługo zabiorę się, nie wiem, w ciągu tygodnia, może dwóch, a może trochę szybciej, zabiorę się za restart w tym akwarium. Dobra, to by było na tyle update'u i pożegnania ze 112. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Zielony z baniakiem. Cześć.